Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, jako drugi syn Emilii Karola Wojtyłów. Rodzina Wojtyłów żyła skromnie. Jedynym źródłem utrzymania była pensja ojca, wojskowego urzędnika. Edmund, brat Karola, studiował medycynę w Krakowie i został lekarzem. Edmund zmarł w wieku 26 lat, zarażony przez swojego pacjenta szkarlatyną. Wojtyłowie mieli jeszcze jedno dziecko, Olgę, która zmarła zaraz po urodzeniu. Gdy Karol miał zaledwie 9 lat, zmarła jego ukochana matka. W tym czasie wybrał Maryję za swoją matkę i jej powierzył swoje życie. Po ukończeniu nauki w Wadowickim Gimnazjum Męskim, młody Karol Wojtyła rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dlatego od roku 1938 wraz z ojcem mieszkał w Krakowie. Marzył o aktorstwie, pisał wiersze i własne sztuki teatralne. Jako student grał w Teatrze Rasputycznym. Wybuch wojny pokrzyżował plany przyszłego papieża. 18 lutego 1941 roku po długiej chorobie zmarł ojciec Karola. Było to poważnym ciosem dla młodego chłopaka, który w 21 roku życia pozostał zupełnie bez rodziny. Po śmierci ojca Karol Wojtyła pozostał bez środków do życia. Podjął on pracę jako pracownik fizyczny w zakładach chemicznych Solwaj. Współpracownicy wspominali później, że każdą przerwę w pracy spędzał zatopiony w lekturze. W drodze do pracy wstępował do kaplicy sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach, obok cmentarza, na którym w 1938 roku pochowano przyszłą świętą, siostrę Faustynę Kowalską. W roku 1942 wstąpił do tajnego metropolitarnego seminarium duchownego w Krakowie, nie przerywając pracy w Solwaju. W tym samym czasie rozpoczął w konspiracji studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 1946 alumn Wojtyła został subdiakonem, a tydzień później diakonem. Już 1 listopada 1946 roku kardynał Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola na księdza. 2 listopada jako neopresbiter Karol Wojtyła odprawił mszę świętą prymicyjną w krypcie świętego Leonarda w katedrze na Wawelu. W połowie listopada 1946 roku wyjeżdża na dalsze studia do Rzymu, z których powraca w 1948 roku. Posługiwał najpierw jako wikariusz w Niegowici i Krakowie. W roku 1956 objął katedrę etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1958 roku Karol Wojtyła został mianowany biskupem pomocniczym Krakowa. Przyjął wówczas, zgodnie z obyczajem, jako hasło przewodnie swojej posługi, słowa Totus Tuus, cały Twój. Kierował je do Matki Chrystusa. W tym okresie powstały najgłośniejsze prace biskupa Wojtyły, które przyniosły mu sławę wśród teologów, Miłość i odpowiedzialność z 1960 roku oraz Osoba i czyn z 1969 roku. W 1962 roku został krajowym duszpasterzem środowisk twórczych i inteligencji. Na okres biskupstwa Karola przypadły także obrady Soboru Watykańskiego II, w których aktywnie uczestniczył. Wtedy to dał się poznać jako niezwykle inteligentny i gorliwy biskup. 30 grudnia 1963 roku Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. Podczas konsystorza 26 czerwca 1967 roku został mianowany kardynałem. Jako pasterz diecezji starał się ogarnąć swoją posługą wszystkich potrzebujących. Wizytował parafie, odwiedzał klasztory. W 1965 roku otworzył proces beatyfikacyjny siostry Faustyny Kowalskiej. Utrzymywał dobry i ścisły kontakt z inteligencją krakowską, zwłaszcza ze środowiskiem naukowym i artystycznym. Zyskał dojrzałość jako myśliciel, sięgając nie tylko do rozległej tradycji filozoficznej, lecz także do Biblii i do mistyki, budując harmonijnie koncepcję z pogranicza filozofii oraz teologii, człowieka
jako integralnej osoby. Stał się znanym poza Polską autorytetem. Po nagłej śmierci papieża Jana Pawła I, 16 października 1978 roku, około godziny 17:15 w siódmym głosowaniu, metropolita krakowski, kardynał Karol Wojtyła, został wybrany papieżem. 22 października na placu Świętego Piotra odbyła się uroczysta inauguracja pontyfikatu. Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, nie będącym Włochem. Wybór na głowę Kościoła osoby z kraju socjalistycznego wpłynął znacznie na wydarzenia w Europie Wschodniej i w Azji w latach 80. i 90. XX wieku. Pontyfikat Jana Pawła II trwał ponad 26 lat. Podczas wszystkich pielgrzymek Jan Paweł II przebył ponad 1,5 miliona kilometrów, co odpowiada 40-krotnym okrążeniu Ziemi wokół równika i 4-krotnej odległości między Ziemią a Księżycem. Jan Paweł II odbył 102 pielgrzymki zagraniczne, podczas których odwiedził 135 krajów oraz 142 podróże na terenie Włoch, podczas których wygłosił 898 przemówień. Święty Jan Paweł II mianował 232 kardynałów, ogłosił 1318 błogosławionych i 478 świętych. Napisał 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji oraz 43 listy apostolskie. Powyższe dane statystyczne nie oddają jednak nawet skrawka ogromnego dziedzictwa nauczania i pontyfikatu pierwszego w dziejach Kościoła papieża Polaka. Jan Paweł II zniwelował większość barier, przyjmując postawę papieża bliskiego wszystkim ludziom. Chętnie spotykał się z młodymi ludźmi i poświęcał im dużo uwagi. Niemal cały pontyfikat Jana Pawła II naznaczony był cierpieniem. Choroby Jana Pawła II zaczęły się od pamiętnego zamachu na jego życie. 13 maja 1981 roku podczas audiencji generalnej na placu Świętego Piotra w Rzymie o godzinie 17:19 papież został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mahmeta Ali Akçe. Ocalenie, jak sam podkreślał, zawdzięczał Matce Bożej Fatimskiej, której rocznicę objawień tego dnia obchodzono. Powiedział później: jedna ręka strzelała, a inna kierowała kulą. Zaraz po zamachu, w przekazie nadanym przez Radio Watykańskie, papież powiedział: modlę się za brata, który zadał mi cios, i szczerze mu przebaczam. Później odwiedził zamachowca w więzieniu. Papież nigdy nie ukrywał swojego stanu zdrowia. Cierpiał na oczach tłumów, którym w ten sposób dawał niezwykłą katechezę. Wielokrotnie też podkreślał wartość choroby i zwracał się do ludzi chorych i starszych o modlitewne wspieranie jego pontyfikatu. Jan Paweł II wprowadził Kościół w trzecie tysiąclecie, pozostawiając po sobie wielką spuściznę intelektualną. Gdy odchodził z tego świata do domu Ojca, cały świat towarzyszył mu w jego agonii. Zmarł 2 kwietnia 2005 roku w Wigilię Święta Miłosierdzia Bożego o godzinie 21:37. W dniu pogrzebu tłum zebrany wokół jego trumny krzyczał Subito Sancto, natychmiast święty. Jego następca, papież Benedykt XVI, udzielił dyspensy i pozwolił rozpocząć proces kanonizacyjny już miesiąc po śmierci, 13 maja 2005 roku. Beatyfikacja Jana Pawła II miała miejsce w Rzymie 1 maja 2011 roku, a kanonizacja 27 kwietnia 2014 w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Na datę jego liturgicznego wspomnienia wybrano 22 października, czyli rocznicę inauguracji pontyfikatu. Prędko Jan Paweł II zyskał również przydomek Wielki. Jest on patronem Światowych Dni Młodzieży oraz największym ambasadorem Polski w świecie. Módlmy się. Boże, bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli święty Jan Paweł II papież kierował całym Kościołem. Spraw prosimy, abyśmy dzięki Jego nauczaniu z ufnością otwierali nasze serca na działanie zbawczej łaski Chrystusa
jedynego Odkupiciela człowieka, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.